Kocha? Nie kocha. Kocha. Hej! Wszystkim, jestem City Dizio i witam ponownie w moim Zagrajmy Wy! Plants vs. Zombies, więc ostatnio w tym Let's Playu udało mi się skończyć level 4.10, był to level ostatni w trybie Adventure, który się odbywał na naszym tylnym podwórku z basenikiem i mniej więcej w tym levelu zombie się poczuły za moją matkę i mi oferowały klopsiki! Owszem, klopsiki były przez nie oferowane. I owszem, dzisiaj w tym Let's Playu już wejdziemy do świata jakby piątego, wejdziemy do leveli z piątego rozdziału, oczywiście od 5.1 zaczniemy. I będą to levele, które się będą już, jak widzieliśmy, odbywały na dachu. Teraz widzieliśmy, że mniej więcej Dave nam to zapowiadał, że teraz zombie się zabierają za nasz dach, będą nas teraz od góry atakowały. Przez kominek do mózgu, no prawie jak przez żołądek do serca, tylko że no przez kominek do mózgu, trochę, no w trochę inny sposób, jednak do mnie tam się dostaną. Tam będą do mnie próbowali przemówić, więc dobra, jak mówię, dach i oczywiście nowy typ zombie. Są to zombie na bungee. Ci goście są okrutnie nieprzyjemni. Ciężko jest ich zabić, jest to możliwe, można ich zabić, ale jest to ciężkie, bo co nim robią, to oni nagle wyskakują z nieba i potem wam porywają jedną z waszych roślin, którą ma się na trawniku czy tam na dachu, coś takiego oni po prostu robią, oni ją zabierają. Oni to zawsze zabiorą, jeżeli wy ich na tyle szybko nie zabicie, a jednak ich zabicie jest trochę ciężką rzeczą, jeżeli nie macie no takich kabaczków, jalapeno, tego typu roślin w szczególności. Wtedy ich zabójstwo jest wręcz niemożliwe, bo oni jednak zbyt szybko nie znikają, zbyt mało czasu macie, żeby po prostu wasze rośliny, które wam zapewnią stałą ofensywę, mogły się takiego zombiaka pozbyć. Więc dobra, levele też na dachu, no też się tym charakteryzują, że są jakby miejsca na dachu, gdzie on leci pod kątem i w tych miejscach takie rośliny jak groszki, czy oskomian, czy kaktus, takie kwiatki będą po prostu bezużyteczne, bo będą tylko celowały i trafiały w dach, a nie w zombiaka. Będą trafiały w ściany i nic z tym nie będą oczywiście robiły. I na takie levele mniej więcej już dostałem nową, no specjalną wręcz na niem roślinę. Jest to cabbage pult, kapusta pulta. Też widziałem, że przez niektórych nazywana katapustą. A nie wiem, jak mi tak nie, mi nie pasuje do końca katapusta. Tak mi się kojarzy, że o, jest sobie dziewczyna i mówią na nią kata i ona jest totalnie pusta w środku. Jest taka pustaczka, taka pusta totalnie. I tak nie, wolę po prostu, nie tak wolę jednak to mówić się na tego kwiatka kapusta pulta. Bo i to mówi, że jest to i kapusta, i że katapulta w jednym. Myślę, że jednak dlatego po prostu wolę taką nazwę niż taka katapusta. Dobra, więc ją na pewno wezmę, wręcz bez niej nie mam mowy, żeby w tym levelu wystąpić na nadchodzącą hordę zombiaków. Oprócz tego trochę ciężko mi tu będzie coś ciekawego wybrać, bo też w sumie miejsce, gdzie będę mógł sadzić kwiatki czy rośliny, będzie całkiem ograniczone. To też będzie kłopot związany z tym levelem, nie będę ukrywał. Spróbuję w takim razie zrobić tak, może wezmę orzeszka, chociaż nie wiem, czy w sumie to będzie dobry pomysł. Dynka na pewno będzie dobrym, nie wiem, czy orzech jednak będzie. Może jednak go odstawię, ale tu właśnie muszę trochę pogłówkować, że co warto będzie wziąć na ten level. Jest tutaj mało w sumie opcji, jest mało tutaj rzeczywiście roślin, które można wybrać, które w tym levelu mogą być faktycznie dobre i to mnie trochę w tym levelu mniej więcej niepokoi. Oczywiście potem w grze dostaniemy inne rzeczy, które nam te levele na dachu ułatwią, ale póki co ich jeszcze nie mamy, więc przez to ten level może jeszcze być dosyć nieprzyjemny, to nie będę tego ukrywał. Chyba jednak wezmę orzecha, po prostu nie widzę już zupełnie innych opcji, co mogę wziąć. Wezmę także chompera, jak mówię, nie ma zupełnie miejsca ani na groszki, ani na oskomian. Te w ogóle kwiatki są tutaj bez sensu, to wam powiem od razu. I chyba też wezmę wisienkę, to będzie mój skład na tym levelu. Trochę nietypowy, ale na pewno już takiego nie wezmę, no podobnego nawet na inny level w przyszłości, bo jednak potem będę na pewno mieć lepsze rośliny odblokowane na te levele na dachu. Także cały dach, mniej więcej tak powiem też, że cały dach trochę należymy traktować jak wodę. Otóż na dachu samym w sobie oczywiście nie można niczego sadzić, ale można jednak sadzić na takich oto doniczkach, które są na dachu porozmieszczane. I tu oczywiście ich z kolei nie ma, więc tam nie możemy nic zrobić, więc mniej więcej dlatego tu mówię, że...
Tak, w tym miejscu nie można dać ani Repeatera, ani Oskomiana, dlatego te kwiatki są tam zupełnie bez sensu, są one zupełnie bezcelowe, dlatego ich w tym levelu zupełnie nie brałem, tak mniej więcej. Potem wam też może powiem od razu, że potem już w tej grze my dostaniemy doniczkę, taką sobie odblokujemy, potem będzie można je sadzić dalej niż tylko no, na tych pierwszych 5 kolumnach, więc to na pewno będzie jakieś znaczące ułatwienie na tych levelach na dachu, to jest pewne wręcz. Ale póki co tylko te 5 kolumn jest dla mnie dostępnych i też tym bardziej przez to muszę tych doniczek pilnować, bo one też mogą być przez zombie zjedzone i taka utrata jednej doniczki to jest też utrata jednego miejsca, gdzie bym mógł potencjalnie posadzić jakąś roślinę, więc level 5.1 jest nieprzyjemny. Jak mówię, tylko macie kapusta pultę z roślin, która wam da tutaj solidną, stałą ofensywę. Nic innego póki co tutaj zupełnie nie macie, nic innego się wam zupełnie nie przyda, to wam powiem od razu. O, i szybko się już widzę, że tutaj się pojawił pan Pachołkogłowy, więc już szykuję dwie kapusta pulty na rządek drugi. Ogólnie pocisk z kapusta pulty, on bije dwukrotnie większy damage niż pocisk od groszka. I jak mówię też, ten pocisk ignoruje ten fakt, że tutaj dach leci pod kątem. Oczywiście te pociski nie będą w ogóle uderzały w ścianę, w ten cały dach, który tutaj mamy. I ten zombie całe szczęście mi tej doniczki nie zjadł. Z czego się oczywiście jak najbardziej cieszę. Nie stawiałem dyni, bo byłem pewny, znaczy byłem tak w połowie pewny, że on mi tego nie zje, ale jednak się udało. Tutaj wszystko mi się trzyma jeszcze całkiem dobrze. I już mamy, okej, już widzę pana pierwszego Bungie, może go pozbędę. Chociaż sobie nie wiem, czy to było potrzebne, bo on by tylko zabrał słonecznik i to byłaby tylko utrata 50 sztuk słońca, a tak straciłem 125. A ten zombie by zniknął tak czy siak, więc chyba jednak sądzę, że te jalapeno było trochę niekonieczne. Trochę nie było to zbyt mądre zagranie z mojej strony, ale po prostu pomyślałem, że ej, skoro się pojawił, to czemu tego nie użyć? Najprościej na świecie. O, akurat dynka tutaj już jest spoza cooldownu tutaj wyszła. Co mnie również jak najbardziej cieszy. Nie wiem, czy dać może chompera na piąte kolumny, znaczy na piątą kolumnę, tutaj na doniczki w tej kolumnie. Może dam tego tutaj pana. On się przyda, tak mi się wydaje przynajmniej. Także, oj, ciebie nic nie atakuje, dopiero teraz cię zauważyłem, że jesteś na rządku trzecim, no znów się skupiam na gadaniu i za mało na grze, co? No jednak, jak pewnie już nieraz się tego przekonaliście, to nieraz, no wręcz może mi wywróżyć śmierć. Takie gadanie nadmierne, zbyt duże skupienie na tym gadaniu, to jednak może być życzenie śmierci, jeżeli się nie jest ostrożnym. Dam jeszcze drugą kapustapultę na rządku trzecim i już to będzie fala ostatnia. Całe szczęście, że ten level jest całkiem szybki, że on całkiem się szybko kończy, jak papier toaletowy. Nie jest jak życie, bo nie wiem, czy znaczy ten tekst, że życie jest jak papier toaletowy, że jest do dupy, szare i szybko się kończy. Nie wiem, czy znacie, ale jeżeli ktoś nie zna, to proszę bardzo, macie co opowiadać wnukom czy dzieciom, jeżeli takie oczywiście będziecie mieli, bo nie znam oczywiście waszej przyszłości, nie jestem jakimś jasnowidzem, czy wróżbitą, czy czymś takim. Więc już się ten level skończy, 5-1, tylko został pan jeden tutaj z pachołkiem, a raczej już bez niego, bo zginął i poszło świetnie. I co, i nie wiem, czy znaczy, powiedziałem wszystko o tych o kapusta pultach. Mówiłem chyba, że mają dwukrotnie większy damage ogólnie niż pociski z groszków. Jednakże też one tymi pociskami, te kapusta pulty, strzelają z mniejszą częstotliwością. Więc nie ma tak, że one są faktycznie, ostatecznie potężniejsze niż groszki. I także oczywiście na pociski z kapusta pulty również nie działa ognia, no ogień, nie działa pochodnia. Więc również to jest kolejna wada tych jednak mroźń. One sytuacyjne i raczej się je bierze tylko na levele z dachem, na levele na trawniku, chyba jednak lepiej wziąć po prostu groszki. Okej, też nowe rośliny u Dave'a. Co my tutaj mamy? Za 3000 mniej więcej mamy tutaj urządzenia do czyszczenia dachu. Są to odpowiedniki kościarek. Otóż na dachu samym w sobie no nie mamy w ogóle żadnej defensywy tam maksymalnie z lewej strony, tam za doniczkami, tam jak zombie jakiś się dostanie, to już jest od razu game over i musimy level no restartować. I szczerze chyba to kupię. Niby mówiłem, że zbieram kasę na te oto pałki wodne, na kocie ogonki. Jednakże nie jestem pewien, czy sobie na tych levelach z dachem dam radę.
Czy rzeczywiście będę tam całkiem bezpieczny, więc myślę, że jednak się wyposażę w te tutaj urządzonka. Myślę, że to będzie dobry pomysł. I także szczerze kupię chyba jednak też te modyfikacje do słoneczników i też może przy okazji pokażę, jak ogólnie modyfikacje będą działały. Owszem, owszem, jesteś szalony, Davey, ale ja tym bardziej jestem, bo tu jeszcze muszę się... tutaj muszę jeszcze się stresić i tutaj muszę, no, powiedzieć o nowych rzeczach jeszcze tutaj, które są dostępne w sklepie. Mamy też kolejne dwie nowe modyfikacje do kupienia tutaj u pana Dave'a. Jest modyfikacja do kolczatek zwana Spycrock. Otóż ona bije dwukrotnie większy damage każdemu zombie, który na nią nadepnie. I także on może wytrzymać ataki od aż trzech mierzących zombie, czyli od zombonich mniej więcej, czy też innych typów, które się potem pojawią, które też dysponują mierzącym pojazdem, ale te, no, tego jeszcze nie widzieliśmy, ale potem to na pewno zobaczymy. Takie czy pojazdy może taka kolczatka lepsza zatrzymać, więc jest to tutaj taka dla niej modyfikacja. I także mamy modyfikację do muchomorów, do grzybów magnetycznych. Jest to złoty magnes. On będzie wam przyciągał pieniądze i diamenty. Jeżeli takich nie będziecie zbierali, to on wam je przyciągnie i to będzie oczywiście leciało na wasze konto. Szczerze, darujcie sobie, jest to bardzo mało użyteczna roślina i sądzę jednak, że raczej sami na tyle, no jednak na no w grze zwracacie uwagę na trawnik, na monety, że jednak sami je zbieracie, więc sądzę, że 3000 na ten magnes to jest tylko strata kasy, to jest naprawdę niezbyt dobry pomysł. Więc okej, także dostałem za level 5.1 doniczkę, jak mówiłem, takie doniczki potem dostaniemy, które możemy potem samodzielnie sadzić na dachu, gdzie tylko oczywiście nasza dusza zapragnie. I tak, owszem, też to gra nazwałam rośliną, że... O, że masz nową roślinę, jest to doniczka! Bo owszem, według tej gry doniczki to też rośliny, mimo że tak to niestety, ale nie działa. Więc okej, w tym levelu mniej więcej wybiorę już te modyfikacje do słoneczników. Te oto słoneczniki bliźniaki. One będą generowały dwukrotnie więcej słońca niż takie zwykłe słoneczniki. Ale także modyfikacje wam będą zajmowały miejsce tutaj w waszym jakby ekwipunku, który no jakby w miejscu... No, zabieram wam jedno miejsce w plecaku z nasionkami, które możecie wybrać na dany level. Tak to może ujmę. To też wam miejsce zajmie, więc też tego musicie pilnować. Więc okej, w tym levelu oczywiście wezmę na pewno te doniczki. Wezmę kapusta pulty. Oczywiście czemu nie? One na levele z dachem zawsze są wręcz konieczne, jeżeli nie macie nic innego. Wezmę także znów dynki i oskomiany. Jak mówię, jestem ich dużym fanem, więc je tutaj na pewno wezmę. Również jeszcze mam dwa miejsca i mam jeszcze tutaj widzę, okej, są jeszcze bungee, są tyczkarze, są wiadrogłowi. Dlatego myślę, że chyba jalapeno i kabaczek to będzie mój skład na ten jeszcze level. To jeszcze mój skład uzupełni. I owszem, mamy też jedną kolumnę mniej, gdzie już mamy takie oto doniczki gotowe, więc teraz nam gra... ona nas jakby zmusza do tego, że musimy teraz posadzić się więcej doniczek tutaj na tych jakby... dalszych kolumnach, na tej piątej mniej więcej, gdzie wcześniej było, teraz nie ma. Teraz musimy sami dopilnować, że teraz kolumny będą, sami tam musimy znów je od nowa sadzić. I na tego zombiaka chyba sobie zachowam kabaczek, tak myślę. Raczej sobie teraz słońca więcej wydam po prostu na słoneczniki. Słonecznik! Czy tam nie, słoneczniki? Nie, wiecie, było klopsiki i teraz słoneczniki, bo wiecie, bo nie były naleśniki od tego niekrytego, tam to mi się tak się kojarzy i to się rymuje. A też, mówiąc szczerze, ja jakoś osobiście nie jestem i nigdy nie byłem dużym fanem pana niekrytego krytyka, jakoś po prostu nigdy do mnie nie przemówił humor tego człowieka, nie wiem, takie mam wrażenie, że jest on czasami trochę strasznie wymuszany i... Nie wiem, nigdy się nie mogłem do tego gościa przekonać. Chociaż naleśniki, czy tam klopsiki, to jednak... To jest jednak jedna rzecz zawsze, która mnie u niego bawiła. No jedna i chyba jednak, no niestety jedyna. Więc wybaczcie, jeżeli no, są fanatycy, czy... Znaczy może nie fanatycy, ale jeżeli są fani niekrytego, którzy mnie oglądają, to sorry, ale... Ja osobiście nie przepadam za tym gościem. Znaczy nie mówię, że jak go nie lubię, to ma nie istnieć, nie ma prawa tego tworzyć, bo no są tacy ludzie po świecie, którzy tak chodzą i tak gadają, że nie lubię tego, więc tego ma nie być. Nie, ja taki nie jestem. Nie jestem takim ignorantem, który no ma takie nastawienie do świata, że wszystko ma być według mojej myśli, że wszystko tylko co ja lubię ma istnieć, a wszystko co inne ma być kaput. Nie, ja taki nie jestem. Jak ktoś czegoś nie lubi, a ja to lubię, albo vice versa, czy tam vice versa, chyba tak to się mówi po angielsku.
Po prostu jeżeli ktoś czegoś nie lubi, a wręcz przeciwnie, to spoko, ja to uszanuję, o ile też oczywiście on uszanuje, no, mój wybór, że, no, mój gust i tak dalej, więc spoko. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Więc okej, co tu jeszcze mogę o czym powiedzieć? Może tak, nie wiem, patrzę się na te dynki i tak myślę, że może parę słów powiem o Halloweenie, jak minął, bo u mnie Halloween minął w sumie jak, no, w każdym roku nijak, tak naprawdę. Jakoś Halloween osobiście nie obchodzę bardzo hucznie mniej więcej, ponieważ mniej więcej kilka lat temu w Polsce w ogóle też o Halloweenie nie było ani trochę głośno, bo no, w czasie Halloween był tylko jakby utożsamiany, że jest to amerykańskie święto, że amerykański dzień tylko w, no, w Ameryce, w USA jest on jakoś obchodzony, a w Polsce parę lat temu o Halloweenie w ogóle też jakoś nie słyszała, że no niby się wiedziało, że Halloween tam jest gdzieś obchodzony na świecie, ale w Polsce jakoś nie było to święto, które się jakoś przyjmowało w tych kilka lat temu, więc jakoś od tamtych czasów w ogóle w ogóle tego dnia aż do dzisiaj nie traktuję jakoś bardzo poważnie, czy w takim sensie, że w ogóle go nie obchodzę, nie przebieram się, nie bawię się w te cukierki psikusy, czy tam przebieranki w zombiaków, czy duchy, czy coś takiego. Znaczy, no przypuszczam niby, że mogłem teraz z tego Halloweena zrobić jakieś, nie wiem, streama z jakiejś gry horrorowej czy coś takiego, ale nie miałem do końca pomysłów na taką grę. Znaczy, może miałem jeden, ale też nie byłem do końca pewien, czy na tę grę miałem ochotę, ale jak mówię, ogólnie Halloween nie jest to dzień dla mnie jakiś szczególnie ważny. No jest też ten niby Dzień Wszystkich Świętych, gdzie się niby, no, pamięta się niby o tych wszystkich zmarłych, o osobach, które nam odeszły, o tych wszystkich bliskich mniej więcej w szczególności, ale też, mówiąc szczerze, również Dzień Wszystkich Świętych jest dniem, który nie, no, który nie jest przeze mnie jakoś mocno obchodzony, bo mówiąc szczerze, w moim bliskim otoczeniu nie mam w ogóle nikogo, kto by umarł. Naprawdę u mnie nikt jeszcze nie poginął, wszyscy u mnie się trzymają. Znaczy, mówiąc szczerze, najbliższa osoba, no, mi, która umarła gdzie, no, gdzieś w moim otoczeniu, to był mąż koleżanki mojej mamy, a też jakoś się z nim się dużo w życiu nie widziałem, dużo się z nim nie spotykałem, czy coś takiego, więc też ten dzień jakoś nie miał jeszcze nigdy dla mnie dużego znaczenia i oby to się oczywiście prędko nie zmieniło. Odpukać oczywiście to wszystko. A więc okej, to takie moje przemyślenia a propos, no, tych całych świąt, tych dni, które minęły dopiero co. Tak przy okazji o tym gadam, skoro mogę, skoro no tutaj, no póki co w sobie w tym levelu daję sobie, no daję sobie całkiem dobrze radę.